Miejmy nadzieję, że ta moc znajdzie ujście w zmianie naszych wzajemnych relacji na lepsze. Tego, że są w nas niezmierzone pokłady życzliwości i chęci dzielenia się dobrem. Dowodzi zbiórka, którą na Facebooku zorganizowała Gdańszczanka, pani Patrycja Krzymińska. Wstrząśnięta zabójstwem prezydenta Gdańska postanowiła wśród znajomych uruchomić na swym profilu zbiórkę pieniędzy, mającą na celu uzupełnienie puszki prezydenta Adamowicza, do której zbierał. Na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. W dzisiejszej telefonicznej rozmowie z nami, pani Patrycja przyznała, że z prośbą o datki zwróciła się do swych znajomych. Ci udostępnili zbiórkę dalej, kolejni jeszcze dalej, i tak poszła w świat. I nagle do wirtualnej puszki Pawła Adamowicza. Runęła lawina pieniędzy. Nie spodziewałam się takiego rozwoju tej zbiórki, ale jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna wszystkim ofiarodawcom, powiedziała nam pani Patrycja. Szczególnie zaś doceniam decyzję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która wszystkie pieniądze z uzupełnianej jeszcze puszki pana prezydenta postanowiła pozostawić w Gdańsku. Rok temu zostało zgłoszone zapotrzebowanie na karetkę neonatologiczną, niezbędną dla ratowania noworodków. Taka karetka kosztuje ponad Ponad milion i za zawartość tej puszki zostanie kupiona. Oczywiście hospicjum imienia księdza Dutkiewicza również zostanie wsparte. Dodała. Do zbiórki może dołączyć się każdy. Potrzebny link znajdziecie również na facebookowym fanpageu telewizji Suwałki. Jak poinformowała nas pani Patrycja, zbiórka potrwa do północy z 22 na 23 stycznia. Zapytana przez nas o to, czy dzisiaj wierzy w to, że z naszego życia zniknie nienawiść, odpowiedziała: Tak. O ile każdy z nas zmianę na lepsze zacznie od siebie, a nie od zmiany drugiego człowieka.